Halo, halo, czy mnie słychać? Czuję się zaszczycona, że w tak cudownym towarzystwie mogę rozpocząć, możemy rozpocząć dzisiejszy 49. Miechowski i 21. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Miechowie. Bardzo serdecznie witam grupę, która przyjechała do nas, tutaj muszę podpatrzeć, w Zabłocie, ale w obrzeżnej dzielnicy Żywca. Jest to grupa Jukacy. Ale jeszcze chwilę, dobra? Proszę, bo ja się boję. Zanim... Sami kawalerowie. To tym bardziej będę... Tym bardziej się boję i tym bardziej będę starała się szybciutko rozpocząć to dzisiejsze wydarzenie. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i bardzo serdecznie witam zaproszone grupy, a tych grup jest aż 7. I szanowni Państwo, żebyśmy tutaj określony porządek utrzymali, pozwolicie, że ja te grupy przeczytam. Przeczytam w kolejności występów. Jako pierwszy wystąpi zespół pieśni i tańca gminy Chełm Ucherzacy. Brawa, brawa. Grupa druga to Herody z Brzuchami. Pomachajcie nam, Herody, szykujcie się powolutku, witamy. Grupa, która wystąpi jako trzecia, to Owczary z gminy Zielonki. Są Owczary? Super, witamy bardzo serdecznie. Następnie grupa kolędnicza Herody z Zielonek. Też widziałam, że są. Bardzo serdecznie witamy. A następnie szkoły podstawowe Herody z Janowic, młoda grupa. Pewnie do nas za chwilkę dojadą. Mali Pastuszkowie. I to będzie na tyle. Ja jeszcze pozwolę sobie Państwu przedstawić jury. Po raz pierwszy w Miechowie, to znaczy może w Miechowie nie po raz pierwszy, ale w jury dzisiejszego wydarzenia, bardzo miło nam przywitać pana Roberta Garstkę, który będzie... Słyszycie? Chyba pana znają. Pan Robert Garstka jest etnografem, regionalistą, pracownikiem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Zatem taką osobę właśnie zaprosiliśmy, aby te oceny, ten werdykt jury był jak najbardziej sprawiedliwy, jak najbardziej tutaj ocenione były wszystkie aspekty, tak? Witamy również pana Jana Rysia, który przyjechał do nas z Chrzanowa. Niezmiernie miło przywitać nam miechowiankę, panią Krystynę Jasińską, która w temacie obrzędów bożonarodzeniowych, powiem krótko, wie wszystko. Przekonałam się o tym niejednokrotnie, dlatego tym bardziej brawa, bo jest nasza, tak, z Miechowszczyzny. Bardzo mi miło. Szanowni Państwo, ja myślę, że regulaminu nie będziemy czytać. Miło mi tutaj usłyszeć, że grupa za chwilkę się wybiera na teren naszego miasta. To będzie kolejna nowość. Będą aktywizować społeczeństwo miechowskie do zabaw, do zainteresowania przeglądami, co jest bardzo, bardzo potrzebne. I zanim oddam głos panu przewodniczącemu, który przybliży informacje, powie coś o tej grupie, to dosłownie trzy zdania organizacyjne. Grupa z kategorii dziecięcych, grupa dziecięca, która zajmie tutaj pierwsze miejsce, wyjeżdża do Podegrodzia. Natomiast pierwsze i drugie, dobrze mówię, pierwsze i drugie miejsce zdobyte podczas dzisiejszego przeglądu jedzie do Bukowiny Tatrzańskiej i z tego co sprawdzałam, Bukowina Tatrzańska festiwal rozpoczyna się od 14 do 17 lutego, 16 luty to sobota, zazwyczaj wtedy grupy wyjeżdżają, więc taka informacja organizacyjna dla wszystkich grup. Tak, jeszcze tytułem organizacji ustaliliśmy z panem przewodniczącym, że bezpośrednio tutaj ze swojego miejsca będzie zapowiadał grupy, grupa, która wystąpi i grupę, która ma się przygotować. Dobrze, panie przewodniczący? Ja bardzo dziękuję i oddaję głos.
Krótko, żeby nie przedłużać, bo tu też panowie chcieli kilka słów sobie powiedzieć. Tak, grupę znam z racji tej, że jakby jestem z województwa śląskiego, ale te wszystkie tereny, na przykład Żywiecczyzna, no to nie jest Śląsk, nie jest Górny Śląsk, jakby administracyjnie tylko w województwie śląskim, więc są nam troszeczkę bardziej bliżej do siebie. Polecam już niebawem Gody Żywieckie, w tym roku 50. przegląd, więc te grupy jak Dziady Noworoczne, jak i Ukace, którzy też do tej grupy Dziadów Noworocznych tak zwanych się zaliczają i którzy faktycznie chodzą i kolędują w Sylwestra i Nowy Rok. Oraz oczywiście czasami tak dzisiaj występują na jakichś przeglądach, na jakichś imprezach, gdzie są proszeni, ale faktycznie jest to, nie jest jakieś stowarzyszenie, nie jest to jakaś fundacja. To są osoby, które faktycznie od mało, bo tutaj są akurat panowie tacy dorośli, ale też jak się pojedzie, a polecam kiedyś do Zabłocia, czyli dzielnicy Żywca pojechać, to już takie nawet małe szkraby gonią za kominiarza, dziada, babkę, potem prawda, diabełka i potem jak już się jest starszym, bardziej doświadczonym, to już się jest Łukasem, ale tu panowie bardziej o tym powiedzą, co mają na głowie, o co chodzi. Zwyczaj naprawdę piękny, autentyczny, na Żywiecczyźnie, tam mówię tylko administracyjnie, bo w województwie śląskim to jest Małopolska, tak, i tutaj chodzą, w Sylwestra, Nowy Rok, zaczynają to chodzenie już w nocy. No to trzeba zobaczyć, bo tutaj jest tylko mała grupa tych pasjonatów, którzy chodzą, ale jakby państwo potem mieli czas, no oni chcą coś pokazać też w Miechowie, może tam na rynku koło kościoła, gdzie jest takie miejsce, ale trzeba się wybrać w Sylwestra, trzeba się wybrać w Nowy Rok do Zabłocia, żeby ich zobaczyć, jak oni idą ulicą, prawie chyba ich jest setka, strzelają z tych batów, dzwonią na tych dzwonkach, a to wszystko po to, żeby oczywiście przywitać Nowy Rok i wedle tradycji odgonić zło. Ja tu oddaję Jukacowi jeszcze na chwileczkę głos, bo powiem krótko tu państwu o tych, co mają na głowie, prawda, jak to się wszystko fachowo nazywa, jakie są postaci w grupie. Także ja dziękuję, zapraszam do miłego, mam nadzieję, konkursu, przeglądu. Niech ta tradycja trwa nie tylko jakby wśród tych grup, które wchodzą to i czują to autentycznie, ale no, żeby ta nasza kultura nie zaginęła, tak, to jest na Żywiecczyźnie, że faktycznie jest to autentycznie, ci panowie sami chcą, sami kolędują. No i tak... W imieniu Jukacy i organizatorów tutaj dziękujemy bardzo za zaproszenie nas tutaj, też my to was pierwszy raz, a przede wszystkim chciałem wam złożyć na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, byście tam byli zdrowi, weseli, jaką nie mieli cały rok. By się wam darzyło, chłopiło, snopiło, zyślem do stodowu obróciło. Byście mieli kurycu batę, gęsi siodłate, zimnioków corek, pieniędzy worek. Byście tam mieli w każdym kłębku po dzieciątku, a za piecę troje. A które najpiękniejsze, niech to będzie moje! Hej! I chciałem wam jeszcze złożyć życzenia od całej grupy Jukacy. Przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia marzeń. Które decyzje będziecie podejmować w tym nowym roku, żeby decyzje były jako i zawodowe, i osobiste, były podejmowane mądrze. Z błogosławieństwem Bożym. Hej! Ja podnoszę może maskę, bo jest tak ciepło jak ty i opowiem trochę o naszej tradycji. Nasza tradycja wywodzi się z 1656 roku, kiedy nasi Jukacy odgolili Szwedów, obronili Jana Kazimierza u nas na Żywiecczyźnie. I po prostu no, ciaki, które mamy na głowach, są porobione z tektury. Dawniej to wyglądało inaczej, tu może kolega zaprezentuje odpadnie. Dawniej te ciaki wyglądały bardziej tak, po prostu były takimi ciakami rogatymi, to się nazywa ciaka. Maska zasłaniała tożsamość Jukaca, żeby po prostu nie był znanym, nie było go poznać. Który mamy, po prostu jak się na nim strzela, to mówi się, że odgania złe duchy, ale jeżeli jak Szwedzi byli, oni się wystraszyli i batów, i dzwonków, po prostu kiedy górale się przebrali w takie stroje, no teraz to inaczej wygląda, dawniej to bardziej było, jak się to mówi, starodawne, ludzie mieli skóry, to co mieli w domach, to po prostu ubierali na siebie, robili te ciaki, te maski. No i to była taka pierwsza z tych wersji, kiedy obronili Jana Kazimierza. I my jak lecimy, to mamy pewne przystanki. O 5 rano jest msza dziadowska u nas. To jest jedyna msza tutaj u nas w województwie śląskim. No nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest o 5 rano msza, bo ja się akurat jeszcze o tym nie dowiedziałem, ale w każdym razie jest msza. Są postacie. Ja jako kasjer, to jest najważniejszy. To jest człowiek, który jest wybierany przez Jukacy na zebraniu, bo mamy zebranie Jukacy, kiedy się spotykają wszystkie dziady
i jest wybierany kasjer. To jest tak zwany taki głównodowodzący. Ma obok siebie dwójkę, poproszę tu dwójkę. To jest dwójka, ma czarny strój, ma numerek 2. Ja mam jeden, akurat nie wiem, gdzie on się mi stracił, ale w każdym razie to jest dwójka. To jest moja prawa ręka. Jest do tego numerek 3, który po prostu, to są, jak się to mówi, moi najważniejsi pomocnicy. Do tego mamy jeszcze poganiaczy. Oprócz nich jest jeszcze 4 poganiaczy. Czasami jak jest więcej osób, jest 5 poganiaczy, którzy po prostu opiekują się całą grupą Jukacy, których goni. Jest tak. Dawniej wyglądało w ten sposób, że Jukacy jak biegli, to jest to zawsze u nas kawaler. Nikt nie może lecieć żonaty. Nikt. Chyba że jak są jakieś występy, po prostu, że jak mamy już jakieś występy już po Nowym Roku, ale w Nowy Rok nie może lecieć żonaty. Tak jest przyjęte od wielu lat i po prostu tej tradycji się trzyma. Starsza babka potem drugi raz, jak chciała lecieć, musiała lecieć z miotłą. Potem leciało się za kominiarza. Poproszę tu kominiarza. Tu jest właśnie kominiarz. Kominiarz musiał przelecieć co najmniej 2-3 lata, żeby mógł awansować, żeby lecieć za diabła. Poproszę diabła. Diabeł wtedy musiał przelecieć 2 razy. A chcąc lecieć za Jukaca, to trzeba było sobie już zasłużyć, pokazać się już za diabła, jak się goni. I w ogóle nie tylko za diabła, ale i za kominiarza trzeba było już się pokazać. A chcąc lecieć w nocy, to trzeba było być po wojsku. Trzeba było mieć odbytą służbę wojskową, żeby można było lecieć w nocy. No teraz się to troszkę pozmieniało, bo już nie ma tej służby zasadniczej i to już te czasy nie są jak były w latach 50., dajmy 60., jeszcze do 80. lat to po prostu było. My jesteśmy już troszkę innym pokoleniem i to już troszkę inaczej wygląda u nas, jak wyglądało. No, dużo rzeczy, jak się to mówi, w strojach troszkę się zmieniło. Ale wracamy właśnie do tych ciach rogatych. Mamy bardzo wiele, tak jak tutaj Robert mówił, zapraszamy na Kody Żywieckie. Mamy bardzo dużo, z powrotem wracamy do tych starszych stroi, żeby po prostu jury nas mogło ocenić według starej tradycji. Po prostu tu Państwo etnografowie wiedzą, o co chodzi w temacie, nie? I po prostu no, chcemy to oddać, tą tradycję, taką jaką była. Hey!
przypatrzył jej miłosierdziem. Popłynęły w świat do